Tej nocy na rozdzielniczym niebie nie wskazywało nic, że wkrótce przydarzą się, gdy już nic nie podejrzewając, Mugole spali snem sprawiedliwym. Z ciemności wychylnął się wielki, olbrzym ten imieniem Hagrid, pozostawił na progu domu przy ulicy Private Drive numer 4 jakieś opakowanie, wykocyk Harry Potter, chłopiec, który przeżył. Przez następne 11 lat Harry mieszkał u swych starszych, przybranych rodziców Dursleyów. Aż do pamiętnego dnia, w którym otrzymał list zapraszający go do wstąpienia do Hogwartu, szkoły magii i czarodziejstwa. Hagrid zabrał Harry'ego na ulicę Pokątną, by zakupić zestaw najbardziej niesamowitych pomocy szkolnych. Podczas wizyty w banku Gringotta Hagrid odebrał skrypty 713, małą paczuszkę, mówiąc Harry'emu, że w Hogwarcie będzie znacznie bardziej bezpieczna. Wkrótce potem Harry wsiadł na peron 9 i 3 czwarte do ekspresu Hogwartu i pozostawił świat Mugoli daleko za sobą. Dumbledore wstał. Muszę was poinformować, że w tym roku wstęp na korytarz na trzecim piętrze, ten po prawej stronie, jest zabroniony dla wszystkich, o ile nie chcą umrzeć w strasznych. Harry założył tiarę przydziału w nadziei, że nie zostanie wybrany do Slytherinu, ale do Gryffindoru. Nie Slytherin, co? Zamruczała mu do ucha tiara. Możesz być kimś wielkim, to wszystko jest w twojej głowie, a Slytherin pomoże ci w osiągnięciu wielkości. Nie, no dobrze, skoro jesteś pewny, niech będzie. Gryffindor! Udaj się do Hogwartu. Udaj się na zajęcia obrony przed ciemnymi mocami. Tak, nowa seria. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. A, drugi raz to nagrywam. I oczywiście będę czytała wszystko. Taki będzie mój dubbing, lektor. Dobrze. Witaj w Hogwarcie, Szkoły Magii i Czarodziejstwa. Jestem Albus Dumbledore, twój dyrektor. Hogwart jest pełen tajemnic, Harry. Mów, szukaj zatem za każdymi drzwiami. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie sekrety są warte odnalezienia. Dziś rano na przykład pomyliłem zakręty i natknąłem się na komnatę pełną czekoladowych żab. Kiedy jednak tam wróciłem, żaby zostały zastąpione przez stado nieprzyjemnych, ognistych krabów. Teraz biegnij na górę, na swoje lekcje, tylko się nie spóźnij. Aha, rzeczywiście się nie spóźnię. Lecimy, ja na górę, z tej strony Emi Play Kapel. Ojej. Cześć Harry, pamiętasz mnie? Jestem Ron Weasley. Moi bracia Fred i George chcą ci coś pokazać. Za mną. No, lecimy dalej za tobą. Ojej, no. Idź za mną, Harry. Słyszałam już tu cholery. Ojej. Witaj, Harry. Pokażemy ci, jak poruszać się po Hogwarcie. Jako pierwszoroczniak musisz się sporo nauczyć. Chodź z nami, a damy ci coś tam. Zobaczymy się później na lekcji obrony przed czarną magią. Powodzenia, Harry. Dobre, nie? Jasne. Jezus, no to sama śpietka. O, no to będzie skakanie. Nauczymy cię, jak się spinać. Biegnij w kierunku biblioteki, nie zatrzymuj się, w ten sposób
Nad biblioteką znajdują się jedna z fasolek wszystkich smaków Bertiego Botta. Zbierz wszystkie fasolki, jakie znajdziesz. Dobra, już tam tym czytaniem. Oj, znowu ten duch. Listy. Duchu jeden. Duchy. Jakieś pieprzone irytki. Jeszcze coś innego. O Jezus, mi się też tak dobrze idzie chyba. To się nagrywa? Nie wiem, to się nagrywa. Gdzie jest te pierwsze dźwięki? Dobra, nie wiem. Nie to. Kurde. Po angielsku. Ta gra jest po angielsku. Ty głosy muszę. Ale numer. Aha, i spotkajmy się tam. Aha, czy jednak. Wersja po angielsku. Dobre. Aha, czyli nie ma dyrektora. I tu jednak jest po angielsku. Jajca, niezłe jajca. Aha, czyli jednak po angielsku. Nie, trochę różnica. Nie? Dobre. Jeszcze poprzednie. Dobra, już żabę dawaj. Przepadła żaba, daje energię. Aha, widzę, mogę coś zrobić. Hopa. Hopa. Yeah. Hoppa, hoppa. Ta wersja jest po angielsku. Można usłyszeć angielskie głosy aktorów, ale jajca. A, nie zły jaja. Dobra, tutaj nie będzie. Okej. Dobra. A, nie to. Hoppa. Zbierajmy wszystkie cholerne fasolki. Dalej się dzwonię, co teraz? Już muszę do was iść, gdzie ta droga? Do. No, się pokazać mi. Aha, dobra. No. No co, co się chodzi? No jestem, no i co? Czekaj dalej, no. Ojej. Ja muszę mieć 25, 6, dobra. Może już 26, 25, no już można. Dobra,
Aha, chcę teraz mam sobie iść tam na górę. Opa. Dobra, ja nie. No. Co tam dalej się dzieje? O. Aha, ale ja się ciebie nie boję. No, to twoja przyszła koleżaneczka, dobra. Jakie? Aha. Co takiego? To na czas było. Jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz, kurde. Nie zauważyłam, że na czas. Ojej, nie wsiądę, dobra, panie. Jezus. 60%. O Jezus, jeszcze raz, o zaczyna mnie pierdzielny zaśmiał. Ile? Sam se śmieję, spokój. To się pierdolą, będziesz. Ile 80? No chyba cię połowali. O Jezus. O nie, nie, tylko ćwiczyć. Dobrym gościu. Wyzwanie flipendo, zbieraj gwiazdki. O Jezus. Ja zwykłam. O, to będzie zapisać. Spróbuję, żeby gdzie kogoś jest.